Witajcie mordeczki ponownie na YouTube'owych ekranach. Tym razem na zaproszenie Velo Creation chłopaków, którzy poprosili mnie o krótkiego vloga w Hiszpanii. Dwa zadania. Pierwsze, przesłanie wam troszeczkę słońca hiszpańskiego. Jest dalej chłodno, więc pocieszę was, że nie ma znowu takich rarytasów. A drugie zadanie, jak widzieliście niedawno, chłopaki wrzucili zajawki i krótkie sprawozdanie ze spróbowania, które robiliśmy razem z chłopakami Spike Brothers w Armuniekar, i poprosili mnie, abym ocenił, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Do tego dzisiaj goście na waszych ekranach. Troszeczkę pogadamy, troszeczkę powspominamy, a tymczasem co tutaj się dzieje? Kochani, praktycznie wyłączyli mi już światło, a do domu jeszcze ponad 20 km. Jesteśmy na 1600 metrów nad poziomem morza, jest już zimno, 5 stopni, więc ubieram się, szybki łyk gorącej kawki i lecę w stronę domu i już prosto z domu poopowiadam wam o tym, co się działo, jak to zorganizowaliśmy i jak się bawiliśmy na zachowaniu Armuniekar. Zimno. Baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes two when you build that trust. I feel alone in the so-called love. Witajcie moi drodzy. Chciałem nagrać podsumowanie po powrocie do domu, ale w związku z tym, że dwa dni później wybierałem się właśnie do Armuniekar, więc nie można było znaleźć lepszego miejsca na podsumowanie tego, co się działo na naszym zgrupowaniu, niż właśnie miejsce zgrupowania. Wracając do tematu, szybkie podsumowanie, może zacznijmy w ogóle od genezy tego wyjazdu, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się tak, że pewnego razu spisałem się z Filipem na Messengerze odnośnie chyba w ogóle klasyków, bo oprócz pasji do rowerów włączy nas też druga pasja do klasyków. Zaczęliśmy rozmawiać o naszym SL-u, bo mamy takie same samochody, więc tak po prostu zaczęła konwersacja, zawiązał się temat też spotkania, jakiejś koszulki, którą miałem Filipowi dowieść, jeszcze nie dojechała, ale wie, że dojedzie. I padł pomysł zrobienia takiego wyjazdu. Tak naprawdę wymyśliliśmy już coś takiego w tamtym roku na jesień. Chcieliśmy coś szybko zorganizować, ale po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że co nagle to po diable i zrobimy coś na spokojnie zorganizowanego, naprawdę dobrze zorganizowanego na wysokim poziomie i zorganizowanego mega profesjonalnie. Więc ja się cieszę, że przełożyliśmy to na wiosnę tego roku, że mogliśmy dopracować wszystkie szczegóły. Ja, będąc zawodowcem, miałem ogromne doświadczenie. Widziałem, jak wyglądają takie zgrupowania, widziałem, czego potrzebuje zawodnik, skora, żeby dobrze potrenować, odpocząć, jak to wszystko musi być zorganizowane. No i tak staraliśmy się właśnie takie zgrupowanie zrobić. Od samego przewozu wszystkich bagaży, sprzętu rowerowego. Zawodnik przylatywał na miejsce, wszystko na niego czekało gotowe w pokoju. Zabezpieczenia na trasie w postaci samochodu, w postaci picia,
jedzenia. No i dobry klimat stworzył się tak naprawdę później sam. Grupa tak naprawdę dobrana przypadkowo, totalnie przypadkowo, ale ja byłem bardzo mile zaskoczony w ogóle jakie osoby tutaj spotkałem, zarówno pod względem takim osobistym, jak i pod względem sportowym. Myślałem, że będą dużo większe różnice, że trzeba będzie dużo dłużej czekać na niektórych, ale okazało się, że zrobienie dwóch grup troszeczkę bardziej lajtowej i troszeczkę bardziej zaawansowanej jest jak najbardziej wystarczające do tego, żeby potrenować w zwartym szyku. Więc atmosferę później po dobrej organizacji stworzyli tak naprawdę ludzie, którzy tutaj byli zupełnie z różnych środowisk, zupełnie zajmujący się czym innym na co dzień, ale ludzie, których wspólną pasją był rower. I tak to właśnie się tutaj wszystko fajnie potoczyło, że nawet rozmawiając z Filipem przy doborze pokoi i roomates tak zwanych, tak wszystko się to fajnie wyglądało, że zesparowaliśmy ludzi chyba idealnie, więc dla mnie to też troszeczkę było nowe doświadczenie, bo w formie organizatora, współorganizatora takiego wyjazdu występowałem po raz pierwszy, więc jakaś tam obawa zawsze jest z rzeczami, których nie znamy, ale moim zdaniem, zdaniem Filipa wyszło wszystko naprawdę stosowo, ludzie byli mega zadowoleni, już chcą powracać, więc jeszcze raz, teraz publicznie chciałem podziękować wszystkim, którzy w tym roku się tutaj na zachowaniu pojawili, za to, że byli, za to jacy są, za to, że chcą wracać. W związku z tym chcę powiedzieć, że jeszcze w tym roku chcemy zorganizować wspólnie z Bike Brothers jeszcze jeden wyjazd do hotelu Helios, ale już miał Muniekar, chcemy zmienić miejscówkę. Chcemy pojechać na Majorkę, okres, wydaje mi się, druga część października. Jesteśmy teraz jakby w momencie doprecyzowania konkretnej daty sparowania tego z przelotami, samolotami, z transportem całego sprzętu na wyspę i na 99% jeszcze jeden wyjazd w tym roku taki się pojawi. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki chłopaki z Velocreation za zaproszenie na swój kanał. Bardzo miło było Was spotkać, trochę z Wami popracować. Myślę, że jedziecie naprawdę w dobrym kierunku, więc gratulacje z mojej strony. I co? Chwila jeszcze w Alumniekar przed powrotem do Granady. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam Was serdecznie. Ciao. Aha, i sorry za dźwięk, ale trochę dzisiaj nie zgadzam.